Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym naszym programie. Dziś naszym gościem dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Polskich Olimpijczyków, pan Mirosław Śniegórski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, był pan wśród osób tych 586, które chciały dokonać także wymazu na COVID. To oczywiście w kontekście tego, że od poniedziałku część pana uczniów także i wróci do placówki. Byłem na takich badaniach w dniu wczorajszym, odstałem 45 minut w mrozie, bo minus 2 stopnie. Ale zima było. Jest, no to musi Ale być jest zima i musi być i nie wiem czym rozzabija wirusy, bo podobno już wysokie temperatury. Podobno. No chyba nie. No w każdym razie byłem, zbadałem się, nie jest to przyjemne badanie, ale zbadałem się i dzisiaj rano sprawdziłem, mam wynik negatywny, że wcześniej robiłem badania z własnej inicjatywy na przeciwciała, z odpowiedzialności, to jestem spokojny, ale niezwykle ostrożny. Czy nie lepiej byłoby, panie dyrektorze, od razu zaszczepić nauczycieli, przerzucić ich z grupy 1 do grupy 0? Jaka jest pańska opinia? Bo no, w tej chwili no, huczy właściwie w mediach o tym, że dobrze by było, żeby nauczyciele jednak przed pójściem do szkoły byli już także zaszczepieni, bo to spowodowałoby pewnie zmniejszenie ewentualnie jakichś problemów związanych z zakażeniem. Odpowiem bardzo kontrowersyjnie. Gdyby dzisiaj zadzwonili do mnie z uniwersytetu, z naszego szpitala uniwersyteckiego i powiedzieli: panie Mirku, proszę przyjść się zaszczepić, bym powiedział, że mam wątpliwości, bo przecież tyle wątpliwości, bo mamy dla pana, proszę się niczym nie martwić, to też bym pojechał, gdyby mnie zapewniali, że wszystko jest w porządku, bo im ufam i bym pojechał. Natomiast bez dwóch zdań. Myślę, że można było zrobić, jeżeli nie wszystkich, można było na przykład moją osobę pominąć młodych nauczycieli, ale jeżeli mam nauczycieli w wieku powiedzmy 55+, to tą grupę nauczycieli zamiast tych badań można było zaszczepić. Bo co się okazało? To wiem po dzisiejszej naradzie, że niemal w każdej szkole pojedyncze przypadki w administracji obsługi albo wśród nauczycieli są. Czyli osoby, które poszły bezobjawowo ustawić się w kolejce, okazało się, że są jednak mają COVID-19. Ja nie mam i dobrze, ale uważam, że takie szczepienia byłyby z pewnością wskazane i bezpieczniejsze dla dzieci, bo o to się martwił pan minister nauki i oświaty, ale i dla nauczycieli. Czyli bezpiecznie od poniedziałku uczniowie klas 1-3 wrócą do szkoły. Tutaj dla mnie taka jedna rzecz i wątpliwość, bo jeszcze parę lat temu przyzwyczaili byliśmy do tego, że jeden nauczyciel to jest wychowawca, to jest pedagog, który z dzieckiem od klasy pierwszej do trzeciej cały czas przebywa. Natomiast chyba te założenia w ostatnich latach się niestety zmieniły. Mówię to oczywiście w kontekście tych zaleceń, że szkoły mają zorganizować tak pracę, by do minimum albo do zera ograniczyć możliwość kontaktu między klasami. A to już nie jest tak, że jest tylko jeden nauczyciel w klasach 1-3. Nie jest i to są zalecenia nawet ministerialne. To jeszcze to ministerstwo, chociaż może już nie szkolnictwa i nauki, ale poprzednie ministerstwo zalecało, że jeżeli jest możliwość, aby specjaliści pracowali w klasach 1-3, to żeby ich zatrudniać. No i myśmy dokładnie tak zrobili, czyli język angielskiego uczy specjalista, religii uczy nauczyciel religii, a tam, gdzie jest to możliwe, również nauczyciel wychowania fizycznego. Również są specjaliści z muzyki czy z plastyki. Coś takiego się stosuje. To wszystko udoskonalamy tak, żeby było bardzo precyzyjnie dodane klasy, szkoły, do charakteru placówki dostosowane i to robimy. A w obecnej sytuacji to, co ministerstwo napisało, to tego tak się nie da zrobić. Myślę, że nawet gdybyśmy właśnie taką wzorcową szkołę przy Alei Szucha w Warszawie wybudowali, to tego wszystkiego nie da się tak zrobić, biorąc pod uwagę, że chcemy dzieciom również zapewnić opiekę świetlicową, obiady. Są szkoły, które będą miały łatwiej się do tego dostosować, ale zdecydowana większość szkół będzie miała trudności, żeby się dostosować do wszystkich wytycznych. Stąd dobrze, że są tam zapiski w miarę możliwości, albo jeżeli będą warunki temu sprzyjające. Pan ma łatwiej? Mam łatwiej. Ja miałem trudniej, kiedy szkoła nr 2 otrzymała budynek przy 1 maja i wtedy było trudno i dużo trudniej, ale z pomocą pana prezydenta, pani skarbnik, wkładając tam ogromne pieniądze, udało się szkołę dostosować do potrzeb klasy 1-3 i dzisiaj klasy 1-3 w szkole przy 1 maja mają warunki bardzo, bardzo dobre do tego, aby między innymi większość tych wytycznych spełnić. No ale pewnie pańscy koledzy i pańskie koleżanki tak zachwyceni nie są. Mówił pan o tej naradzie, także dzisiaj z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego. Co było najważniejszym tematem i co najbardziej nurtuje dyrektorów placówek przed powrotem dzieci do sal szkolnych? Najczęściej powtarzającym się problemem była jednak absencja nauczycieli.
dlatego że z tym borykaliśmy się już wcześniej, w czasie nauczania zdalnego w mojej szkole. W jednym momencie na 12 nauczycieli uczących w klasach 1-3, 6 było na zwolnieniu lekarskim, więc posiłkowaliśmy się nauczycielami wspomagającymi, nauczycielami świetlicy i teraz boimy się, że będzie podobnie, plus trzeba pamiętać, że jest cały pion administracji obsługi, przede wszystkim obsługi. I tu mamy problem, bo proszę pamiętać też jednocześnie, że wchodzą wytyczne do klasy 1-3, że one mogą być po całej szkole rozdysponowane. No, niektóre są takie bajeczne propozycje. Natomiast Martwi się pan, co będzie, jak będzie 4-8 później? Nie będzie. Do końca roku szkolnego nie będzie 4-8. Ja tak zakładam. Niewiele się mylę w tych wszystkich różnych rozważaniach, ale patrząc, słuchając pana ministra, pana premiera, to myślę, że jednak nie będzie i obserwując to, co się dzieje, to jednak nie wrócimy wszyscy. Ale przy klasach 1-3, które mają być po całej szkole, nie zmieniło się rozporządzenie, że jeżeli uczniowie klas 4-8 nie mają warunków. No właśnie, mogą tak naprawdę uczniowie też w szkołach przebywać, bo to są pewnego rodzaju konsultacje, które dzieci też mogą, prawda, na które mogą przychodzić do szkoły. Są konsultacje, jednocześnie jeżeli w domu nie ma, tak się zdarza, warunków do tego, aby prowadzić takie nauczanie zdalne, to wtedy zapraszamy uczniów do szkoły. No w moim przypadku już wcześniej, kiedy były klasy 1-3 na nauczaniu zdalnym, to wśród maluchów było kilkanaście osób i również bardzo duża grupa uczniów w klasach 4-8. Oni przychodzą również do biblioteki, mogą przyjść przed zajęciami, w trakcie, po lekcjach, ale jednak trzeba brać pod uwagę, że oni będą również stykać się z klasami młodszymi. No właśnie, zalecenie jest, żeby ograniczyć to do minimum, a jednak no, tego się nie da. Nawet przy tak komfortowych warunkach, o których pan mówi, no zastanawiam się, wyobrażam sobie, nie wiem, moją byłą podstawówkę numer 10, gdzie pewnie jest zupełnie inaczej. No tam pan dyrektor ma zupełnie inne problemy, bo mniejsze szkoły to jest sprawa, bo proszę sobie wyobrazić, że nauczyciele też chorują. Proszę sobie wyobrazić, że nauczyciele klas 1-3 mają dzieci. Mają małe dzieci, mają dzieci, które są w klasach 4-8. Czyli nauczyciel klasy 1-3 przychodzi pracować ze swoimi dziećmi, a swojego syna albo dziecko zostaje w szkole. No to są rzeczy, które my od naszej strony widzimy zupełnie inaczej, jak widzą to chociażby rodzice, bo my znamy szczegóły, jak to wygląda. Każdy z dyrektorów na dzisiejszej naradzie powiedział, że jesteśmy przygotowani, bo przygotowywaliśmy się już wcześniej. Trzeba też zwrócić uwagę na jeden aspekt. Nam jest najzwyczajniej łatwiej, bo powtarzałem to wielokrotnie. Oświata w Opolu ma się dobrze, dlatego że ogromne pieniądze idą na oświatę. I to powoduje, że w momencie, kiedy są trudne sytuacje, jest nam po prostu łatwiej przystosować się do pewnych rzeczy. Cały czas konsultowane na bieżąco jakiekolwiek, no chociażby dzisiejsza informacja, kiedy powiedziałem, że będę miał problem, bo nagle rzutniki, które mają już parę lat, a teraz już chodziły na okrągło od rana do wieczora i będą dalej chodzić, one już nie wytrzymują, więc no, reakcja pana naczelnika była no jakże słuszna, że jeżeli są tego typu potrzeby, proszę piszcie, żebyśmy zbierali informacje, jakie są to potrzeby, żebyśmy postarali się na bieżąco naprawiać, żebyśmy pracowali normalnie. Panie dyrektorze, a co w sytuacji, bo powiedział pan o starszych dzieciach, ale jeśli rodzic nie chciałby się zdecydować na to, żeby dziecko z klasy 1-3 poszło, tylko musiało zostać w domu, ono będzie miało możliwość również równolegle uczestniczyć, albo no będzie, nie wiem, troszkę podchorowane, może będzie ryzyko, ale będzie miało tę możliwość uczestniczenia w zajęciach, że są i dzieci w szkole, i dzieci online'owo? Czy ktoś w ten sposób myślał, czy po prostu no wtedy nie przychodzi, ma nieobecność? Nie ma takiej sytuacji. Przepisy też nie pozwalają. Jest obowiązek szkolny. Jeżeli dzieci wracają, to oczywiście muszą przyjść do szkoły. Natomiast my reagujemy na takie sytuacje. No tak, ale mój rodzic nagle zachorował, tak jak sam pan powiedział, że czy ktoś nawet z kadry. No, dziecko mogłoby uczestniczyć w zajęciach, no ale na wszelki wypadek no, nie będzie rodzic ryzykował też, żeby dziecko poszło do szkoły, a mogłoby w takich zajęciach uczestniczyć. Jeżeli są to nieobecności... Pan ma słabe rzutniki. No tak, ja mam słabsze, nie wszystkie, ale umówmy się, jestem szkołą w dwóch budynkach i ja tych rzutników jednocześnie potrzebuję 40. Natomiast jeżeli jest to obecność, nieobecność ucznia tygodnia, dwóch tygodni, to tak jak świat światem, pan, ja chorowaliśmy tydzień, dwa i w naszym przypadku to nic nie zmieniło i tutaj też tak będzie. Natomiast my mamy sytuacje, które nie regulują przepisy. Jest w Opolu przypadek dziecka, gdzie rodzice są bardzo chorzy.
oboje są po operacjach onkologicznych, oboje są w grupie ryzyka zarażenia bardzo dużego i dziecko nie jest przyprowadzane do szkoły. I tak naprawdę żaden przepis nie reguluje, co powinniśmy zrobić. I tutaj operatywność, zmysł nauczyciela, pełne zrozumienie innych nauczycieli i organizacyjny zmysł dyrektora i pomoc nauczycieli, reagujemy, że to dziecko nie zostaje bez opieki. Nie uczestniczy w tych zajęciach bezpośrednio na lekcji, ale nauczyciele się kontaktują, prowadzą, wysyłają materiał i jest to już bardzo indywidualnie dograne, a takich przypadków nie brakuje, że dziecko nie może być posłane do szkoły, bo właśnie w domu jest na tyle trudna sytuacja. Reagujemy indywidualnie i tak naprawdę tu nie ma przepisów, procedur, bo nikt tego nie przygotował. Czyli co myśli pan, takiego. że byle do wiosny, tak? Że to będzie szansa na to, żeby ten rok szkolny dotrwał właśnie w takim systemie do końca, a nie, że nagle, no bo mówi się też o trzeciej fali pandemii, prawda? Co może wiązać się również znowu, niestety, z powrotem do nauki, jeśli chodzi o klasę 1-3, oczywiście także do nauki zdalnej. Oczywiście, żebyśmy tego nie chcieli. No, wczoraj rozmawiałem z panią Elą, cudowny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który już przeszedł na emeryturę, ale na moją prośbę został i dalej pracuje, ale gdyby wiedziała od początku, że będzie nauczanie zdalne, to by zrezygnowała. Cierpiały dzieci. Ja niejednokrotnie musiałem do dzieci też apelować o zaangażowanie, o zachowanie właściwe przed komputerem. No, wszyscy są zmęczeni, oczy są zmęczone, kręgosłupy, plecy są zmęczone, nas wszystkich, a my potrzebujemy dzieci mieć na miejscu, musimy na nie spoglądać, musimy ich dopilnować, musimy mieć ich bliziutko. One też potrzebują otoczenia, potrzebują innych. No, wiemy o tym, że szkoła to również uspołecznianie i to jest jakby konieczne. No, obawiam się tego. Skutki będą tego negatywne, odczuwalne bez dwóch zdań. Oni, jeżeli tak zdecydowali inni, którzy mają przecież, no, mają doradców, specjalistów i wszyscy wszystko liczą, no, że wrócili. Obawiam się, że może być taka sytuacja, bo dlaczego ma nie być taka, że za 2 tygodnie, 3 tygodnie wrócimy znów do nauczania zdalnego, wzorując się na innych. Inne kraje europejskie się nie opotwierały. No, by tak nie było i aby to rzeczywiście dotrwało, bo to, tak jak sam pan powiedział, męka pańska dla wszystkich i po raz kolejny też ogromny stres dla dzieci. Właśnie na koniec chciałem pana zapytać o to, czy też i w gabinety psychologów szkolnych niejako są przygotowane też na to, bo te miesiące, no tak jak sam powiedział, były absolutnie nieprzewidywalne i też to może też rodzić jakieś konsekwencje również i psychologiczne. Ale to rodzi, to nie mamy wątpliwości i to nie jest tak, że przyszło nauczanie zdalne i pani pedagog, psycholog tak naprawdę zamknęli swoje gabinety. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Mam 10 nauczycieli wspomagających dla uczniów z zespołem Aspergera i ci nauczyciele codziennie w razie potrzeb, tak jak w ustaleniu z rodzicami, kontaktowali się ze swoimi dziećmi. Mamy dzieci, które są tak zaburzone i część z tych dzieci przychodziła do pracy i na lekcje do szkoły, a tam na nich czekał również pedagog, psycholog. Więc nic nie zostało zamknięte, ta praca, która była wcześniej, była kontynuowana. Zajęcia indywidualne to nie jest tak, jak było w marcu, że one były zawieszone. One wszystkie były prowadzone. Byłem świadkiem, kiedy pani Linda Piechota, genialny nauczyciel, terapeuta, indywidualnie z uczniem zespołem Aspergera pracował, więc my jesteśmy cały czas z nimi w kontakcie, cały czas pracujemy, ale też jednocześnie nasza Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, czy teraz Miejskie Centrum Wspierania Edukacji, nowa placówka, również jest cały czas otwarta i służy pomocą rodzicom, bo umówmy się, to rodzice te pierwsze sygnały w domu powinny zauważyć, informować szkołę, ale i bezpośrednio poradnie. Więc ta pomoc jest cały czas, bo ona musi być. Czyli 8:00 pierwszy dzwonek niejako na nowo w poniedziałek w szkole olimpijczyków, tak? Zabrzmi dla dzieci? Nie będzie. Akurat w tej szkole nie ma dzwonka. Tam jest muzyka, ale dzieci na 8:00 przychodzą, dyrektor, wicedyrektor szkoły, będziemy dzieci witać, rodziców będziemy przypominać, że w strefach wspólnych chodzimy w maseczkach, w klasach ściągamy. A dzieci już coraz bardziej się do tego stosują, mają już tę świadomość chyba wyrobioną, prawda, przez te miesiące? No tak, może nie świadomość, może jeszcze u tych dzieci nawyk, będziemy znów myć ręce, troszeczkę zaoszczędziliśmy na prądzie, na wodzie, na mydle, na ręcznikach papierowych, a teraz wrócimy do tego i będziemy znowu przypominać, a przede wszystkim będziemy uczyć, uśmiechać się i
próbować wracać do normalności. No to tego uśmiechu przede wszystkim dzieciom, ale i nauczycielom i dyrektorom życzymy. Mirosław Śniegórski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Polskich Olimpijczyków, moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo.